Real Dawid Jasper. Halo, 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 nie ma na kanale. Halo. Halo. Cześć Dawid. Halo. Jest pan, jest pan? Jaki pan? Mów mi łysy. Łysy, słuchaj, łysy, napierdalamy. Chyba hejterów pałką o głowę. Ale w GTA. W GTA. GTA, nie? Dawid. Mam Seber RP, jestem tam policjantem. Mogę ci łysy podać i będziemy grali. A jakie są jeszcze role na tym serwerze? Co tam można robić? Może tak, możesz być tak. Policjantem, medykiem, mechanikiem aut i strażakiem. A na Grow Street kim możesz być? Kurwa, Kuba! Kuba! Kuba, powiedział? Bandytom. Nie, kurwa! Nie! Nie, co? Ja nie wiem, co się dzieje. Nie wiem, co on gada. Czekajcie, jeszcze Bandura dzwoni. Co? Halo? Czekajcie. Dawid! Nie mów nic, żadnych brzydkich słów. Nawet o nich nie myśl teraz. Nie myśl sobie z tego. Mów grzecznie. Nie przeklinaj, po kulturka. No. To co tam? O co chodzi? Co się stało? Łysy, słuchaj, może po imieniu, nie będę ci mówił łysy, po imieniu. To mów Dawid, bo ja też jestem Dawid w ogóle. Serio jestem Dawid. Dawid, słuchaj. Chcę, żebyś, ja cię zaproszę i chcę cię wysłać do znajomych, cię zaprosiłem teraz, możesz zaakceptować? Na Discordzie? Tak, tak. Dobra. Proszę cię, żebyś zaakceptował moje zaproszenie na Discordzie. A jak ty się nazywasz, jeszcze mógłbyś mi przypomnieć na Discordzie? Armia Dawida Jaspera. Armia? Armia Dawida Jaspera i takie mega złe minki, tak? Ta i ma Audi na tle, takie wiesz. Audi masz na tle, już Dawidku sprawdzam. A mam, no. Mam cię, Dawid. I on ma hashtag 4531. Pokazał ten filmik, jak mnie dusi. Pokaż go na live'ie twoim widzom, żeby oni go obejrzeli, bo to jest cały skrót, tamte jest wycięty. Jeden jest wycięty tylko do końca i szybko leci, a ten jest cały. Zobacz sobie, pokaż go teraz na live'ie, żeby ludzie go zobaczyli, jak ten człowiek mnie dusił. Jak ja się zupełnie zaszczyłem, że się dusi, bo mnie złapał, zaczął mnie dusić, a później... Zapałem się lewą ręką, zastrzyję, bo nie mogłem powietrza nabrać i zaczął mnie dusić. A to nie było, Dawid, tak, że mówiłeś, że jak zobaczysz tego, bo ja... Ty miałeś live, jak był fame, nie? I mówiłeś w hotelu, że jak zobaczysz Bagietsona, to od razu mu sztukę walisz. No co się... No co? No jakiego? Miałeś streama, jak byłeś w hotelu. Gdzie w hotelu? Jakim hotelu? No to później... Na Fame MMA! 15 w Łodzi. Co był Bagietson YouTuber i Wojtek Gola był i Boxdel. Okok? Tak, to później skończyliśmy live'a i poszliśmy na galę i spotkałem Bagietsona. No. Podeszł do mnie z tyłu, złapał mnie za szyję, przechylił mnie do tyłu, lewą ręką mnie zaczął dusić. Ja nie mogłem nabrać powietrza i we trzech musieli mnie odciągać, bo by mnie udusił. No ale no to Dawid, ale to ty mówiłeś, że jak go spotkasz, to będziesz się z nim bił, no to wiesz jak jest. Ale zobaczymy, dobra, zweryfikuję na live'ie tutaj. Filmik od ciebie, minuta 37. A o czym tam dyskutowaliście? Pokaż go na live, pokaż. Pokażuję. Widzę. Aha, spoko szoty. Oglądam te szoty, wiesz, Dawid? Tak, ale weź to przemień do tego momentu, co mnie dusił. A który to jest moment? To jest moment, już ci mówię. To jest moment, dokładnie już ci mówię. Zaraz ci powiem. To jest dokładnie 11.11. 1.11. Minuta 11. Ok, tak, mam. Pokaż im. Dobra, pokazuję. Pewnie bym cię rozwalił. A powiedziałeś, żebyś go rozwalił i on zareagował chyba. Takiego nie powiedziałem, ale dobra, jest sobie sądzi tak samo. Nie powiedziałeś nic? A na nagraniu słychać, żebyś go rozwalił, mówisz. No to było na żarty, a on to przyjął. Na żarty. Dobra, kumam, dobra. To oglądam. No i teraz oglądaj. No patrzę. No patrz. Patrz teraz co robi. Nos za pleców. Ale tak, ale chyba mocno cię nie złapał. Powiem, bardzo mocno mnie złapał, nie mogę was powietrza nabrać. O kurde, dobra. Ale to jest
Wiecie? Dawid. A jak się czujesz teraz finalnie? Wszystko jest dobrze? Dychanie, miałem bardzo mocne problemy z oddychaniem. Musiałem kilka dni, musiałem odpocząć, bo nie mogłem oddychać w ogóle. Ale Dawid, ale tu widzę, ale... Dawid. Kto się śmiał? Dawid. Słuchaj, bo ja widzę na tym nagraniu, że ty jakby dalej stoisz i wszystko jest okej. Okay. To tak potem ci to złapało? A jest jeden jeszcze filmik, który łapie się lewą ręką za szyję. Tego nie widziałeś, tego. Czekaj. Jeszcze raz, ja puszczę sobie jeszcze raz, dobra? A ja tam stałem ogólnie wtedy i faktycznie... Jeden filmik wycięty. Teraz widzę, Dawid. A, jest duszenie, lewa ręka. Widzę teraz, Dawid. No jest duszenie. Przepraszam cię, Dawid, bo ja też się uśmiechnąłem, bo na początku myślałem, że on cię tak też, jak ty do niego powiedziałeś w żartach, żebyś go pokonał, to że on też w żartach cię tak, wiesz, złapał. A teraz ewidentnie widzę, jest założona ręka. Mógłbyś pokazać to Pokstelowi, że Pokstel to cenił? No myślę, że mogę mu przesłać, a czy już zobaczy, to tego nie wiem. Napisz mu, że Dawid Jasper, a w ogóle masz Pokstela znajomych? Mam. A czekaj, to ja go zaproszę, to mu napisz, to od ciebie zaproszę go. Aha, pisze, że klikam na twój profil, Dawid. No. I ostatnia opcja i pisze, że nie ma znajomych Bokstela. Ale nie, ja mam na Instagramie go, wiesz? A mógłbyś poprosić go, żeby tu weszedł? Kurczę, napiszę do niego. Ale zobaczę, bo on, wiesz co, on jest chyba mocno zapracowany. Ja już piszę. Piszesz? Co ma zrobić Michał z tym filmem, Dawid? Przesłać mu i wejdzie na Discorda, sobie zobaczy. Żeby ocenił. Tak, wejdzie tu na Discorda i oceni, zobaczy. 7 na 10 mi odpisał. Jak to napisał? A nie, to fejkowy. Pojebałem profile, przepraszam. Ten prawdziwy jeszcze nie odpisał. Ale powiem ci tak, Dawid. To, co on zrobił, to jest chamstwo. Jeszcze widziałem szoty, jak gadał Robalini z tym, z Bagietconem, mówi tak. Napadłeś, chciałem, żebyś skomentował to, jak napadłeś na osobę niepełnosprawną. Z tej strony Bagieta, słuchaj. Chciał tego, Jasper... Bagietson wbił. Jasper wszystko przekręca. Wszystko jest u mnie na filmie. Nie gadaj tak o mnie. Tu Bagieta. Przestań ludziom opowiadać te bzdury. Nic cię nie dusiłem. Nie jest Bagieta. To nie jest Bagieta. To jest ten taki wysterydowany, co z nim piątkę kleiłeś. Co Gagri Gagri robiliście. Kubańczyk. Kubańczyk. Czy ten drugi, ten taki opalony? Kubańczyk. Opalony też. Opalony to ja byłem. A znasz Merganiego? Ten opalony. Merganiego znasz. No znam. No to on tutaj gada z nami. Ja tu jestem też. No gada. Cześć, jako ty masz, bo zapomniałem. Mergani, ten opalony. Mergani, ona dziś piła, budki dużo piła. Dzięki, Dawid. A Dawid, jak ty mnie znalazłeś? O, to tajemnica zawodowa. Jasper ma swoje tajemnice. Dobra. Gdzie znaleźć? Nie no, ja się cały spociłem, stary. No, Dawid, mordeczko kochana. No mów. Robię teraz live'a na kanale YouTube Dawid Jasper TV, czy to jest drugi kanał. Jest taka sama nazwa, tylko tam mam... Ale 35? Tak, Dawid Jasper 32, tylko inny kanał. I na nim mam 1840 subów. To ładnie ci idzie. My też prowadzimy kanał. Bungie sobie wpisz. Bungę. Mógłbyś powiedzieć, żeby weszli na mojego live'a i zostawić... Pewnie. Suba. Widzowie, zostawcie suba na kanale Dawid Jasper TV32. Ten sam co... A ile masz subów na tym mainie? Na pierwszym. Ten co miałeś 30 902 suby, to ile masz teraz? Teraz mam 31 900, a tutaj mam na tym kanale, co teraz narobię, 1480.
Czyli ile? Ile? 1000.480. No. Czyli ile? Ale daj, się zaraz denerwuje, coś powiem. Daj mu spokój, daj mu spokój. Nie denerwuj się, Dawid. Nie denerwuj go. Debil. Nic się nie denerwuje. Dawid, no? Masz tutaj mój kanał i wyślij im na live, żeby... Ale oni już u ciebie siedzą, bo oni od razu wiedzieli, że ty masz streama, bo oni mi pisali na czacie, że Dawid Jasper cię ogląda na swoim live. Moi widzowie cię bardzo dobrze znają, wiesz, bo my mało mamy... Mało osób biło, 291, 291, mało osób. Jak mało? 297? 291, 291 biło, to mało. No to co ty gadasz, ja miałem 100 widzów i pracę rzuciłem, Dawid, to masz mega dobry wynik. Masz trzykrotność tego. Ile ty masz? 2000.155, a ja mam... Bo ja się już skończyłem, Dawid. Nie skończyłeś się, ty dopiero zaczynasz tą reakcję. Kurczę, dziękuję, widzowie, wbijajcie do Dawida, wbijajcie do Dawida. O, za to, Dawid, zaimponowałeś mi teraz. Napisałem mi linka na czacie. A ty suba w ogóle dostajesz od Merganiego u mnie, wiesz? Serio? No to... Ta, serio. Dawid Jasper TV 663. A czego 663? Bo tam tylko to mi zbanowali. Aha. Dobra, wysłałem linka na czacie, wysłałem linka na czacie. A, widzimy. No to co, Dawid? Ja lecę grać w CS-a dalej z kolegami, dogadani nie, jesteśmy. Nie, 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 zostajemy tu, gadamy, bo ty pójdziesz w ogóle. I nie wróci, nie? To musimy siedzieć, aż nie przyjdzie Boxdel i nie wyjaśnimy, bo to jest mega... A może choć zagramy my z Tęska? Jeden na jeden, ale teraz palę! Dobra, możemy zagrać, Dawid. Co mam zrobić? No nic złego mi nie zrobił, no... Co? Dawid, możemy zagrać. Bagieta chyba wbił. Cztery, jak Natalia, ty, uja, kulani, ry, a puszcza windę. Bandura? Jak? Puszcza windę. Kto? Jaki nick? Kto go banuje? Kto? My, cztery, nie jak Natalia, ty, uja, kulani, ry, a. Dawid, ja się śmieję, ale ja po prostu, ja jestem twoim fanem i mnie każde twoje słowo po prostu doprowadza do łez. Naprawdę, Dawid, wiesz ile ja twoich shotów oglądam? Nie, 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 Dawid, nie! Źle mnie zrozumiałeś, ja ci wytłumaczę jeszcze raz. Chodzi o to, że ja jestem, tak serio, jestem twoim naprawdę bardzo dużym fanem i mówię, bardzo często na przykład widzowie podsyłają mi jakieś twoje nowe shoty z twoich live, jak robisz i oglądamy wspólnie i po prostu chodzi o to, że mam takie coś, że jesteś taki, wiesz, masz coś takiego w sobie, że aż się człowiek uśmiecha od razu. Nie śmiej się ze swojej choroby. Mam propozycję, mogę ci kupić Devora, taka gra horror, Devor, może grać, by dwóch byśmy grali. Ty, ja i dwóch moich widzów byśmy grali w Devora. Ona kosztuje na Steamie 17,99, ja ci wyślę nazwę na Steamie, wyślę ci nazwę na prywatnym. Okej, okay, Dawid? Okej. Okay. I ona kosztuje 17,99. Jakbyś ją kupił, to moglibyśmy grać w nią. Ale to jest bardzo fajna gra. Horror. Chodzi o to, żeby... to by tak. Bierzemy wszystkie apteczki na dół i bezpieczniki. Później ją odpalamy, tą gościówkę. Ona chodzi. Musimy później wszystkie szczury brać na dół. Kłaść się na stół, wkładać bezpieczniki, razić się prądem. Jak mamy 10 porażonych szczurów, to później na końcu ona platuje pod okno, radzi ją prąd i wygrywamy. To ja jak coś będę miał na uwadze, bo ogólnie nie gram w horrory, Dawid. Wiesz? Bo ja się nie boję horrorów. A może byśmy zagrali sobie, co bym ci tu mógł zaproponować, mój ty słodziaku. Może byśmy zagrali kurde, jak ta gra się nazywa? A w CS-a mieliśmy jeden versus jeden grać. No to gramy, no to pod jak odstajemego, to ci zaproszę. No to dawaj, ale to ja stworzę mapę. Dobra? Musisz podać mi ok, ok. Musisz podać mi kod znajomego. Pewnie. Podam ci, Dawid. No to poproszę cię teraz. A ty mi podasz? O, dobry pomysł, to czekaj, już ci podaję. To na Discordzie mi wyślij, ok, ok. Jak on ma ten, co robię sobie zdjęcie taki... na tak. Instagramie mam.
Taki łysy taki. Ginol. Nie, nie. Na moim Instagramie Dawid Jasper Pyma, tylko zapomniałem jego nazwę. Kurde, zapomniałem jego nazwę, czekaj. Sajo? Poczekaj, ja ci pokażę na tym, na udostępnianiu, okej? Okay? Dobra. A, krycha, 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 jego mama Micha, Michemu kupiła, płytki dużo piła. Zemstę dopełniła. Nie no. Krychę kupiła, to chyba litr wódki piła. Kurwa, ja go uwielbiam, nie? Ja go uwielbiam. Dawid, pilnie podeszli mi kod znajomego. Ty, aby tu krycha weszedł, pijam mu. Krycha! Dlaczego twoja mama to Micha? Bo miskę ci... Michę ci kupiła, a dużo i tak wódki piła. I na mnie się zemściła. A skąd ty masz, Dawid, te przyśpiewki? Bo uwielbiam krychę. To jest mój ulubieniec. No ale... Ale pod to chyba możesz wszystko dopasować, nie? Pod krychę wszystko się dopasuje. On jest jak lit wódki. Jeszcze tylko przygryzkę potrzeba. Masz! Masz, Dawid, wysłałem ci. Dobra. Ja nie wiem, czy ja będę umiał zrobić... Ej, Antek! Znaczy, czekaj, mówię do mojego znajomego teraz, Dawid. No. Antek, schostujesz tam gierkę jakoś? Ja mogę schostować. To schostuj nam, bo ty znasz te wszystkie komendy. Dawid, będę cię zapraszał. Jesteś gotowy? Dawid. Jestem gotowy. Krycha na pół litra. Dawid Kamil 58. Dawid, Dawid, nie wysłałeś. Wysłałem. Masmuni! Nie mam, Dawid. No patrz, wysłałem jeszcze raz. Czekaj. Wojtek Gola. A mam! Słuchaj. No. Wojtek Gola, szczelili mu w kiblu gola. Gola mu szczelili, wódki dużo pili. Zlikował, a to nie jest nic strasznego, że on to zlikował. Dobra, Dawid, mam cię znajomych. No i teraz czekam tylko na zaproszenia. I dobra. To wszystko. Tylko pamiętaj, żeby być kulturalnym.